W wadze lekkiej triumfowali Weronika Deresz i Artur Mikołajczewski. W klasycznych zmaganiach Joanna Leszczyńska i Bartosz Zabłocki. Kibice mogli się też przyglądać walce z udziałem naszej medalistki Igrzysk Olimpijskich w Londynie Magdaleny Fularczyk, która ostatecznie skończyła na 5. miejscu. Zaprezentował się również Maciej Siejkowski, czyli wrocławski mistrz ergometru. Forma już nie ta sama, ale dla niego liczył się przede wszystkim kolejny start w mistrzostwach i kolejny ukończony wyścig zakończył bieg na 10. miejscu. Podczas rywalizacji w 22. już edycji Ergowioseł z bardzo dobrej strony pokazała się reprezentantka Politechniki Wrocławskiej Patrycja Sadowska, która w wyścigu juniorek zdobyła srebrny medal przed kibicami. Mogli się także pokazać para olimpijczycy z Londynu, którzy wystartowali we Wrocławiu w 4 wyścigach. Wygrał m.in. Michał Gadowski. Zmagania seniorskie i juniorskie to nie jedyne, które dostarczyły ogromnych emocji. Sporo wysiłków w start włożyli weterani, spośród których najwięcej sił zachował Jerzy Pestka. Doszło także do boju o miano najlepszej wrocławskiej uczelni. Niespodzianki nie było. Wygrała Politechnika przed Uniwersytetem i Akademią Medyczną. Zawody były udane, ale do pełni szczęścia zabrakło większej liczby gwiazd polskich wioseł. Kibice przyzwyczaili się do tego, że rok do roku obserwują śmietankę dyscypliny. Tym razem jednak wielu znanych i lubianych zabrakło. Wrocławscy fani mogą żałować, że w szranki, nieważne w jakiej konkurencji, nie stanął Paweł Rajnda, medalistę Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Można było co prawda spotkać w fali Przychałmońskiego, ale stał daleko od ergometru.